Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z cyklu Hity z satelity. Dziś przed Wami amerykańska artyleria poziomu 9 M53-M55, która gości jeszcze w moim garażu, ale czeka na koniec wierzchołka drzewka z artylerii amerykańskich, tak aby sprzedać ją bez straty kredytów. Przejdźmy jednak do samej bitwy. Mapa step, 53% szans na zwycięstwo. Losowanie z jednej strony dobre, z drugiej niestety dla artylerii pechowe, bo nie ma tych najcięższych czołgów 10 poziomu, do których można strzelać i zdobywać damage. Bitwę rozpoczynamy od próby wycofania się w bezpieczne miejsce. Pojawił się wrogi AMX, który nas niestety wyspotował już na samym początku starcia. Musimy uważać. Pierwszy strzał niestety nietrafiony. Szkoda, że nie przytrzymałem dłużej satelitarnego celownika. Aby zobaczyć, jak dokładnie ten pocisk wylądował, musimy zatem od samego początku bitwy przejść do defensywy. Mamy 1 do 0. Wrogi AMX 1390 na szczęście ginie, jednak w naszym kierunku nadjeżdżają E75, VK przedmausowa oraz Jagdtiger. Do tego mamy jeszcze tutaj AMX-a. Jeśli dobrze widzę, to jest poziom 8. My w dalszym ciągu musimy się wycofywać, tak aby znaleźć jeszcze jakieś dogodne przestrzały na wrogie pojazdy. Tutaj nasi sojusznicy dzielnie na razie walczą, broniąc mnie oraz pozostałych czołgów, które towarzyszą mi. Tutaj mamy obiekta 7C4, no i Bulldoga. Bulldog oczywiście mógłby nieco odważniej ruszyć, ale każdy gra tak, jak lubi. Czekamy na przeładowanie. Mamy tutaj jeszcze na wsparciu Waffentragera. Poziom 9. Te czołgi, uwierzcie mi, na pewno przydadzą się w tym miejscu, mimo że w tym momencie kampią. Próba znalezienia kolejnego przestrzału. Za chwilę będziemy przeładowani. Zobaczmy, czy jest możliwość trafienia w nadjeżdżające pojazdy. Bitwa na razie dość spokojna, 2 do 1. Mimo intensywnego strzelania, żaden z przeciwników, czy też sojuszników, tu akurat na szczęście nie chce ginąć. Wyjeżdża E75. Strzał dostał w bok wieży 914. Pierwsze uszkodzenia na naszym koncie. E75 w międzyczasie dostał strzał spod pałką. Wycofuje się. A my w dalszym ciągu zbieramy swój satelitarny celownik w kierunku tego groźnego, jakby nie było, niemieckiego pojazdu. Zresztą tą flanką głównie niemieckie czołgi ruszyły nieco po prawej stronie, czego na ekranie w chwili obecnej nie widzicie. Jedzie jeszcze Tygrys 2. Mamy jeszcze dla towarzystwa T-95. Kolejny strzał bardzo dobrze wylosowało. 834 w Jagdtigera, jeszcze splashem na damage załapał się E75 i w tym momencie przeciwnicy, wiedząc, że jestem na przeładowaniu, a moi tutaj obrońcy na prawdziwym ogrysku, zdecydowali się odważniej ruszyć, wspierani przez wspominanego Tygrysa oraz T95, który dość nietypowo postanowił przejść do przodu. Jest to czasem jedyne rozwiązanie, aby ugrać coś na tym bardzo wolnym amerykańskim TD-ku. Zobaczmy tutaj moich obrońców. Obiekt 704 na 3 punktach HP. Wystarczy jeden strzał z odłamkowo burzącego pocisku, tak aby wykończyć tutaj mojego sojusznika. Przeciwnicy jednak nie zdecydowali się na taki manewr. Co? Spotka się za chwilę z wielkim utrapieniem z ich strony, bo nie przebiją się tutaj, zdradzając nieco przebieg dalszy tej bitwy. 704 kończy pałkę przedmausową i zobaczcie na ten manewr. Jest to jeden z powodów, dla których pokazuję wam tą bitwę. Kto powiedział, że artylerią nie da się objechać przeciwnika, nawet jeśli jest to T-95. Poczekałem na to, jak wystrzeli i wychylając się przez szczyt górki 743
Mogło oczywiście polosować zdecydowanie lepiej, ale i tak cieszę się z rezultatu tego strzału, mimo że nie mamy jeszcze zniszczonego pojazdu na swoim koncie. Ponad 2,5 tysiąca punktów uszkodzeń. E75 został jako ostatni atakujący tą flanką. Reszta przeciwników znajduje się gdzieś w obrębie bazy. Oczywiście jest to bitwa w trybie spotkaniowym, dlatego kap jest jeden. 704, przycelowanie. Leci pocisk i niestety tuż nad radzieckim UFO i bez damage'a. 12 do 8, moi obrońcy dzielnie poradzili sobie tutaj z natarciem niemiecko-amerykańskim. Rozpoczynamy dobitki, choć zostały przeciwnikom 2/9 tiery. U nas wysunięty jest Super Pershing, pojazd, który nie ma większych szans w starciu z potężnymi działami, szczególnie właśnie radzieckiego UFO, czyli 704. Mamy tutaj WZ-kę. Niestety trochę nam się zbugowała minimapka. Nie pokazuje ona dokładnie miejsca, gdzie patrzę. Pierwszy zniszczony pojazd, dobita WZ-ka. Osiągamy niespełna 3000 punktów uszkodzeń. I jak się później okaże, musimy jeszcze nieco damage'a w tej bitwie zrobić. Została właśnie 704 i wroga artyleria, po którą w tym momencie dzielnie ruszył T-44. Tutaj wiedząc, że nie mam szans trafienia tej artylerii, nie zdążę po prostu. Odpuszczam zupełnie, koncentruję się na miejscu, gdzie ostatnio widziana była 704 i czekamy na dalszy rozwój sytuacji w tej. Korzystając może z tej chwili, przypomnę wam parametry działa tej artylerii. 203 mm haubica o średnich uszkodzeniach z 1850, przebiciu 102, rozrzut odłamków na pocisku standardowym to nieco ponad 6 metrów, na pocisku premium ten splash sięga niemal 8,5 metra, jak widzicie właśnie goldowa pestka załadowana w tym momencie. Licząc po prostu na zasięg rozrzutów wspomnianych odłamków. 704 gdzieś nam się tutaj niestety schowała. Sojusznicy ruszają już ze wszystkich stron. Nie powinno to zatem długo potrwać. Ktoś tutaj sugeruje, że 704 schowała się w rogu mapy na K9, K0. Zdradzę wam jednak, że tak się ta bitwa nie potoczyła. Celuję tutaj w kapa, nadal brak przestrzałów i mamy 704, stoi ona na A6, pełne HP, T-44, bardzo ładny strzał w biegu, teraz strzał z detrakiem od innego sojusznika, zbieramy zatem swój satelitarny celownik, informuję oczywiście sojuszników o chęci trafienia tego radzieckiego niszczyciela, leci pocisk. 876. Dobre trafienie, choć jak zwykle mogło przylosować nieco bardziej szczęśliwie. W dalszym ciągu 704 na gąsienicy. Dzieła kończy T-44. 15 do 9. Wygrywamy i przejdźmy do podsumowania tego starcia. Może nie była to najbardziej porywająca bitwa, ale udaje się w niej uzyskać odznakę drugiej klasy. Zadajemy 3857 punktów uszkodzeń, 50% celności, jak na amerykańską artylerię całkiem nieźle. Na tle drużyny nie wypadamy najlepiej, z uwagi na to, że byliśmy topowym tierem EXPA również niezbyt wiele, poza tym tylko jeden zniszczony pojazd. Tak jak wspomniałem, na 8 strzałów 4 były celne, zatem to naprawdę spory sukces jak na tą artylerię. A bitwę poza akcją z T95 pokazuję wam również z uwagi na misję osobistą. Jest to co prawda misja na jeden z wcześniejszych pojazdów. Udało się wypełnić ją wraz z warunkiem pobocznym. Zerknijmy raz jeszcze na pierwszy ekran. Chodziło w misji o zadanie przynajmniej 3000 punktów uszkodzeń, wygranie bitwy oraz jej przetrwanie. Dlatego cieszę się,
że ta bitwa właśnie miała taki, a nie inny przebieg. W tym materiale to tyle. Żegnam się z Wami i pamiętajcie, aby uważać na hity z satelity. Trzymajcie się, cześć!